Liderzy kooperacji. Model kooperacji w gminach wiejskich. Projekt Liderzy kooperacji realizowany jest na terenie makroregionu Polski Wschodniej, obejmującego województwa lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie, gdzie funkcję lidera pełni Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Projekt Liderzy kooperacji realizowany jest w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa druga. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas trwania projektu w okresie od 1.04.2018 do 30.06.2021. Budżet 27 773 272 zł i 46 groszy. Na terenie kraju aktualnie realizowane są trzy bliźniacze projekty. Makroregion Wschodni opracował model kooperacji dla gmin wiejskich. Makroregion Polski Południowo-Zachodniej, obejmujący województwa lubuskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie, skupia się na gminach wiejsko-miejskich, a makroregion Polski Środkowej i Północnej, do którego należą województwa śląskie, dolnośląskie, łódzkie, małopolskie i opolskie, tworzy model kooperacji dla miast. Testowanie modelu zostało zakończone 31 grudnia 2020 roku w każdym z trzech makroregionów. Po etapie testowania powstanie jedna ogólnopolska księga zawierająca wspólne rekomendacje trzech makroregionów. Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu pierwszego oraz wsparcie instytucji w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i zabezpieczenia instytucji przed nawrotem epidemii. Gminy i powiaty uczestniczące w latach 2019-2020 w testowaniu modelu kooperacji w gminach wiejskich to: w województwie lubelskim, powiat chełmski, lubelski, Łęczyński, Tomaszowski, gmina Cyców, Konopnica, Leśniowice, Spiczyn, Tomaszów Lubelski, Wólka. W województwie mazowieckim powiat białobrzeski, otwocki, ostrowski, węgrowski, gmina Radzanów, Wiązowna, Liw, Stoczek, Nur i Małkinia. W województwie podlaskim powiat hajnowski, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, gmina Kobylin Bożymy, Kolno, Narewka, Piątnica, Łomża, Wysokie Mazowieckie. W województwie podkarpackim powiat jasielski, przeworski, Robczycko-Sędziszowski, Rzeszowski. Gmina Krępna, Trzebownisko, Ostrów, Przeworsk, Świlcza i Zarzecze. W województwie świętokrzyskim powiat jędrzejowski, kielecki, sandomierski, staszowski. Gmina Bieliny, Łopuszno, Bogoria, Łoniów, Oksa, Wodzisław. Pierwszy kamień milowy. Opracowanie modeli do 30 marca 2019 roku. Podczas trwającego 12 miesięcy pierwszego kamienia milowego po 8 gmin wiejskich z każdego województwa makroregionu wschodniego uczestniczyło w opracowaniu modelu kooperacji, którego celem było zbudowanie systemu współpracy, współdziałania i partnerstwa instytucji pomocy i integracji społecznej na poziomie województwo, powiat, gmina. Drugi kamień milowy. Testowanie modeli do 31 grudnia 2020 roku w 6 gminach i 4 powiatach w każdym z województw. Trzeci kamień milowy. Wypracowanie księgi rekomendacyjnej do 31 marca 2021 roku. Czwarty kamień milowy. Upowszechnienie modeli do 30 września 2021 roku, to jest wydanie publikacji Księga Rekomendacyjna, realizacja 5 konferencji edukacyjnych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, pracowników socjalnych, realizacja 20 spotkań seminaryjno-warsztatowych dla podmiotów sektorowych. Przedstawiamy kluczowe korzyści ze stosowania modelu. Wyższa efektywność pomocy na rzecz osób i rodzin, które długotrwale korzystają ze wsparcia instytucji. Współpraca modelem wzmacnia o 74% efektywność pomocy rodzinom i osobom. Rodziny i osoby w mniejszym stopniu korzystają z pomocy, usamodzielniają się, poprawia się ich poziom życia, zmienia się ich status społeczny. Współpraca modelem wpływa na tempo udzielanego wsparcia i skuteczność instytucji gminno-powiatowych w działaniach związanych z wspieraniem osób i rodzin uznanych za trudne lub z wieloma potrzebami, wobec których instytucje wyczerpały własne, podmiotowe możliwości pomocy. Na wyższą efektywność wpływa adekwatność pomocy ze względu na liczbę i różnorodność specjalistów i podejmowanie bardziej celowych czynności oraz uwspólnienie działań różnych instytucji na rzecz tej samej sprawy. Odciążenie kosztowe gminnej pomocy społecznej. Związane jest docelowo z usamodzielnieniem, opuszczeniem przez osoby, rodziny systemu pomocy.
Podczas współpracy modelem działania i usługi realizuje wiele instytucji, koszty rozkładają się na poszczególne podmioty. Kooperacja, aby była efektywna i skuteczna, wymaga przyjęcia perspektywy, że ośrodek pomocy społecznej nie jest jedyną instytucją odpowiedzialną za losy osób wymagających wsparcia, ale jest jedną z wielu. Kooperacja wymaga dostrzeżenia, że osoby te są nie tylko klientami pomocy społecznej, ale przede wszystkim mieszkańcami lokalnej społeczności, na której terenie działa wiele różnych instytucji, mogących im pomóc. Wspólnym zadaniem podmiotów jest bowiem specjalistyczne wzmocnienie i pomoc osobom i rodzinom, dążenie do wspólnego celu. Nowe rozwiązania i nowe usługi opracowane przez zespół dla osób, rodzin w gminie, faktyczna i zindywidualizowana praca z osobą lub rodziną. Model opiera się na faktycznej pracy socjalnej z rodziną poprzez zamianę ról tych osób i rodzin, co sprawia, że rodziny się usamodzielniają. Zmieniają role skorzystających ze wsparcia na partnera współpracy. Model nie zakłada finansowych form wsparcia, nie wymaga finansowania wsparcia ze środków samorządu. Stała, interdyscyplinarna współpraca na poziomie gminno-powiatowym umożliwia harmonizowanie wysiłków skierowanych na wsparcie rodzin i osób i odciąża instytucje pomocowe, co przekłada się na większą efektywność podejmowanych działań. Instytucje dzięki temu, że razem pracują, odciążają koszty finansowe i osobowe, w krótszej perspektywie czasowej rozwiązują sprawę. Wzmocnienie profesjonalizmu instytucji, większe zaangażowanie i lepsza dostępność w gminie instytucji z powiatu. Jak wynika z badań ewaluacyjnych, model kooperacji jest skutecznym narzędziem współpracy pomiędzy instytucjami na poziomie gminnym oraz powiatowym. Dzięki regularnym, stałym spotkaniom zespołów zacieśniła się współpraca między instytucjami i pracownikami podmiotów pomocy społecznej oraz innych podmiotów działających na rzecz włączenia społecznego. Zwiększył się dostęp podmiotów do większej puli zasobów, wiedzy i umiejętności przez wymianę doświadczeń, szkolenia, dostęp do ekspertów. Taka forma pracy wpływa na zwiększenie profesjonalizmu członków zespołu, a tym samym wzmocnienie zasobów kadrowych gminy i powiatu. Szybsza i efektywniejsza współpraca podmiotów na poziomie gminno-powiatowym. Model wzmacnia potencjał istniejącej współpracy, często opartej na kontaktach nieformalnych, pomiędzy przedstawicielami różnych podmiotów funkcjonujących na terenie gmin wiejskich, a także instytucji powiatowych. Wpływa to na koordynację i lepsze wykorzystanie zasobów na poziomie powiatu i gminy oraz zwiększenie motywacji pracowników do wykonywania obowiązków zawodowych. Skutkuje lepszym przepływem informacji, zwiększeniem bazy zasobów, potencjału wiedzy i umiejętności partnerów, szybszym dostępem do usług, wyższą adekwatnością pomocy ze względu na liczbę specjalistów i ich celowe czynności oraz powoduje uspólnienie działań różnych instytucji na rzecz tej samej sprawy. Poprawa wizerunku instytucji pomocowych na terenie gminy i powiatu, zwiększenie zaufania do instytucji. Model poprzez realizację nowych rozwiązań pomocowych, zwiększenie efektywności wsparcia, wdraża współpracę z rodzinami i osobami na zasadzie partnerstwa, wpływa na poprawę wizerunku instytucji pomocowych i ich pracowników oraz zwiększa zaufanie do instytucji. Zwiększa kompetencje pracownika socjalnego w świadczeniu wsparcia. Powoduje zmianę w postrzeganiu pracownika socjalnego z roli urzędnika na profesjonalnego i skutecznego pomagacza. Poszerzone oferty usług na poziomie gminno-powiatowym. Model poprzez stałą współpracę instytucji na poziomie gminno-powiatowym wpływa na wzajemne poznanie zasobów oraz tworzenie nowych form wsparcia społecznego. Jak wdrożyć model? Przedstawiamy schemat postępowania w prostych krokach. Wdrażanie 4 etapów modelu to czas od 18 do 21 miesięcy. Zaplanowano go w 4 etapach i 10 krokach, w których zadania rozkładają się na poziom powiatu gminy i określają wsparcie województwa. Etap pierwszy. Upowszechnianie modelu kooperacji. Instytucje odpowiedzialne za realizację tego etapu to Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, powiat oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Krok pierwszy. Prowadzenie działań informacyjnych, strony internetowej, platformy edukacyjnej dotyczącej modelu. Organizacja działań edukacyjnych. Zapewnienie wsparcia doradczego, konsultacji. Zadania fakultatywne to powołanie wojewódzkiego zespołu kooperacji, prowadzenie i aktualizacja wojewódzkiej listy aktywności i usług. Etap drugi. Za realizację tego etapu odpowiedzialni są Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, władze, radni przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Krok drugi. Spotkanie PCPR i GOPS-ów, władz lokalnych, diagnoza sytuacji powiatowo-gminnej, analiza oceny zasobów pomocy społecznej. Decyzja władz gminno-powiatowych, PCPR i GOPS o wdrażaniu modelu. Wybór radnych, członków zarządu powiatu i gminy, animatorów PCPR i GOPS. Zgłoszenie do ROPS. Krok trzeci. Zawarcie porozumienia powiat-gmina lub województwo-powiat-gmina. Krok czwarty. Szkolenie animatorów GOPS, radnych, członków zarządu. Krok piąty. Dobór przedstawicieli instytucji do zespołu. Powołanie partnerskiego zespołu kooperacji. Zawarcie porozumienia. Etap trzeci. Realizacja, ewaluacja. Za realizację odpowiedzialni są Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Partnerski Zespół Kooperacji, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Animatorzy przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Krok szósty. Szkolenie Partnerskiego Zespołu Kooperacji z modelu. Opracowanie planu współpracy PZK. Upowszechnianie informacji o współpracy modelem. Opracowanie gminno-powiatowej listy usług. Krok siódmy. Współpraca Partnerskiego Zespołu Kooperacji z podmiotami. Szkolenia, coaching, superwizje, doradztwo, listy usług. Współpraca PZK z osobami lub rodzinami. Zgłaszanie osób lub rodzin. Diagnozowanie wielowymiarowe. Opracowanie i realizacja IPW, czyli indywidualnych programów współpracy z wykorzystaniem lokalnie dostępnych usług, organizowanie grup. Monitorowanie. Współpraca PZK ze społecznością. Planowanie i realizacja projektów socjalnych, usług środowiskowych, prezentacja na sesjach. Krok ósmy. Spotkania animatorów. Etap czwarty. Ewaluacja końcowa. Za realizację tego etapu odpowiedzialni są Partnerski Zespół Kooperacji, animatorzy, radni, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Krok dziewiąty. Ewaluacja współpracy z podmiotami Partnerskiego Zespołu Kooperacji, z osobami lub rodzinami. Decyzja PZK o kontynuacji prac, zakończenie współpracy. Ustalenie sposobu przekazania osób lub rodzin. Krok dziesiąty. Ewaluacja współpracy modelem. Prezentacja efektów podczas komisji i sesji w gminie, powiecie. Zabezpieczenie usług, dokonanie zmian w programach, strategiach. Przygotowanie referencji dla podmiotów i zespołów. Rola decydenta w modelu. Decyzje lokalne o wdrażaniu modelu kooperacji podejmują wspólnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z wójtami i starostami. Dokonują oni analizy potrzeb osób, rodzin wymagających wsparcia na danym terenie lub długotrwale korzystających z pomocy społecznej. Wykorzystują dostępne dane z programów, strategii oraz oceny zasobów pomocy społecznej. Wyznaczają wspólnie radnych lub członka zarządu do pracy modelem z ramienia władzy gminy, powiatu. Wysyłają do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zgłoszenie potrzeby zawiązania kooperacji oraz chęci wdrażania modelu kooperacji. Model kooperacji w gminach wiejskich zakłada system współpracy instytucji. Uwzględnia poziom województwo, powiat, gmina. Na poziomie województwa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej odpowiedzialny jest za upowszechnianie, realizację działań informacyjno-edukacyjnych związanych z modelem. W powiecie PCPR odpowiedzialny jest za kooperację międzyinstytucjonalną i współpracę w modelu. Wybrany radny lub członek zarządu powiatu powołany jest do Partnerskiego Zespołu Kooperacji. Z ramienia gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje współpracę z osobami i rodzinami w modelu. Wybrany radny gminy jest powołany do Partnerskiego Zespołu Kooperacji Gminno-Powiatowego. Wyznaczony przez PCPR animator jest odpowiedzialny za kooperację podmiotów powiatowo-gminnych i ich współpracę. Animator GOPS to osoba współodpowiedzialna za kooperację z animatorem powiatu, jednak jej zadania koncentrują się na współpracy z osobami i rodzinami w lokalnej społeczności. Model przewiduje zaangażowanie władz lokalnych i wyznaczonych radnych lub członków zarządu w każdym z jego etapów. Zaczyna się od decyzji o współpracy modelem podejmowanej wspólnie przez wójtów i starostów, etap drugi organizacji, przez włączenie do współpracy modelem radnych gminy lub powiatu lub członków zarządu powiatu, aż do udziału w spotkaniach Partnerskiego Zespołu Kooperacji, etap trzeci realizacji i końcowej ocenie efektów, etap czwarty ewaluacji. Zaangażowanie organizacyjne i merytoryczne władz ma znaczenie edukacyjne, między innymi dotyczące pomocy społecznej, roli pracowników socjalnych, promocyjne, między innymi usługi, aktywności społeczne, działania profilaktyczne i wzmacniające prestiż dla podmiotów pomocowych, między innymi docenienie profesji i jej efektów pracy z osobami i rodzinami. Decyzje lokalne o wdrażaniu modelu kooperacji podejmują wspólnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wójt gminy i starosta. Samorząd województwa, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej inspiruje do wdrażania modelu. Wspiera gminy i powiaty w zakresie zawiązywania i umacniania kooperacji. Udziela wsparcia doradczego, konsultacyjnego animatorom i Partnerskiemu Zespołowi Kooperacji. Upowszechnia i promuje rozwiązania modelu, prowadzi stronę internetową lub platformę edukacyjną. Wojewódzki Zespół Kooperacji powoływany jest fakultatywnie. Urealnia politykę społeczną w województwie. Opracowuje rekomendacje, dobre praktyki. Buduje wojewódzką listę aktywności i usług. Samorząd powiatowy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zgłasza wdrażanie modelu. Koordynuje współpracę między instytucjami powiatowo-gminnymi, wyznacza animatora PCPR. Wzmacnia podmioty, pomaga w organizacji według potrzeb szkoleń, superwizji, coachingów, wspólnie lub przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Dokumentuje pracę modelem w tym zespołu.
buduje i aktualizuje listę usług i aktywności, urealnia gminno-powiatową politykę społeczną. Samorząd gminny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, koordynuje współpracę z osobami, rodzinami i środowiskiem. Wyznacza animatora gminnego. Deleguje wszystkich pracowników socjalnych do pracy modelem. Dokumentuje pracę z osobami, rodzinami, odpowiada za IPW, monitorowanie, urealnia gminno-powiatową politykę społeczną. Wójt, Rada Gminy, Radny Gminny. Podejmują kluczowe decyzje o usługach. Zawierają porozumienie o wdrażaniu modelu. Uczestniczą w pracach partnerskiego zespołu kooperacji, radni powiatu i gminy. Budują pozytywny wizerunek zespołowej pomocy modelem. Wpływają na prawo lokalne, programy, strategie. Promują model kooperacji. Więcej informacji o modelu i narzędziach mogą znaleźć Państwo na stronie www.liderzykooperacji.pl.